Witam w tym filmie dotyczącym wzmacniacza Williamsona. Dzisiaj będziemy zajmować się modyfikacjami. Wzmacniacz jest z roku 1947, a postęp technologiczny no, był nieprzerwany, prawda? W związku z czym w 1961 roku były już inne lampy niż w 1947. Warto się zapoznać, jak można zmodyfikować wzmacniacza Williamsona, żeby jeszcze poprawić jego o, działanie. Zobaczymy też w kolejnych filmach pomysły pana Williamsona na przmacniacz i tuner, ale to spróbuję skondensować, tak, żeby jako ciekawostkę wam przedstawić. Tu mam także inny układ przez pana Millera narysowany, skonstruowany, jako przedzmacniacz do wzmacniacza mocy. Warto takie konstrukcje poznać, chociażby nawet w celach naukowych i poszerzenia swojej wiedzy. A mówię. Ten artykuł pana Sasera i Sprinkle jest Musician Amplifier. Dlaczego Musician? Panowie byli muzykami. W związku z czym, po złożeniu tego wzmacniacza, ocenili ich brzmienie. Warto się z tym zapoznać. Tutaj mam artykuł pana Kiberta. Chyba dobrze przeczytałem. Znalazł takie wady wzmacniacza i sposób, w jaki je wyeliminował, poznamy z tego artykułu. Cel mój jest taki, żeby wam pokazać drogę, którą można iść, żeby wyeliminować pewne wady. Cel, założenie i sposób realizacji. Można powiedzieć: Wymień to i to. I nie wiedzieć dlaczego, prawda? Tutaj jest artykuł z innymi lampami. Były także triody stosowane w tych wzmacniaczach. No i pan Hafler. Przejdźmy do filmu. Cześć. Dzisiaj omówimy sobie modyfikację wzmacniacza Williamsona. Moim celem jest pokazanie Wam w tym filmie, jak amerykańscy konstruktorzy przystosowali tę konstrukcję do możliwości lokalnego rynku, jeśli chodzi o zaopatrzenie w podzespoły. W przykładzie pana Kieberta mamy też zwróconą uwagę na wady wzmacniacza Williamsona i sposób ich eliminacji. Ze wszystkich artykułów wynika, że nie można sobie dowolnie wymienić lamp we wzmacniaczu, bo różne typy triod pociągają za sobą pracę w innych punktach na charakterystyce lampy. W związku z tym wymiana triody na lampę innego typu pociąga za sobą wymianę niektórych elementów polaryzacji stałej i sprzęgania. Międzystopniowego. Celem tego filmu jest także pokazanie Wam, jak można bazową konstrukcję ulepszyć, znając jej wady i sposoby wyeliminowania złego działania. Zwracajcie więc, proszę, swoją uwagę na to, jak kolejni inżynierowie poradzili sobie każdy w odmienny sposób ze swoją wiedzą i posiadaną aparaturą pomiarową. Przypominam jednak, że czas powstania tych artykułów to w przełom lat 50. i 60. XX wieku. Będę cytował z artykułów, bo są ładnie napisane, choć pominę nieistotne z punktu widzenia dzisiejszego użytkownika, fragmenty. Wszystkie artykuły są dostępne w sieci i można je oglądać w postaci skanów i korzystać na zasadzie użytku dozwolonego co też czynimy w tym filmie. Większość konstruktorów skupia się na minimalizacji zniekształceń intermodulacyjnych, co jak dziś wiemy nie do końca wystarcza. Modernizacja wzmacniacza typu Williamsona, według pana Kiberta, sierpień 1952 roku, audio engineering. Dbałość o szczegóły w konstrukcji wzmacniacza typu Williamson, a także w doborze komponentów i typów lamp, skutkuje wzmacniaczem o niskim poziomie szumów i minimalizacją błędów. Pod względem elektrycznym wymagane było, aby urządzenie miało wyjście 16. -omowe, skalibrowany tłumik wejściowy, wejście 600-omowe lub niesymetryczno o wysokiej impedancji np. 10 000 lub 100 000 ohmów, poziom mocy wyjściowej około 15 W, z pomijalnymi zniekształceniami intermodulacyjnymi, stosunkowo płaską charakterystykę odpowiedzi częstotliwościowej, wysoki współczynnik tłumienia sygnału wyjściowego, wzmocnienie od 60 do 80 dB, poziom szumów i przydźwięku utrzymywany na co najmniej 80 dB poniżej nominalnego poziomu wyjściowego wynoszącego 0,5 W. W połączeniu z tymi specyfikacjami wymagano, aby wzmacniacz miał doskonałą odpowiedź przejściową nie tylko podczas pracy z obciążeniem rezystancyjnym, ale także pod warunkiem wysterowania zespołu głośnikowego. Aby sprawdzić krzyżowo ostatni wymóg, należało przeprowadzić testy fali prostokątnej w obu warunkach pracy z obciążeniem rezystancyjnym i indukcyjnym, takim jak głośnik. A pomiary te porównano z sygnałem produkowanym przez głośnik pobieranym przez skalibrowany mikrofon. Projekt wstępny. Zbadano i sprawdzono szereg obwodów. Podstawowy projekt Williamsona wyglądał na dobrą bazę projektową, a zatem przeprowadzono dość obszerne badanie różnych publikacji dotyczących tego typu obwodów i ogólnych publikacji na temat układów elektronicznych. Wstępne testy wkrótce wykażą, że cztery główne źródła zakłóceń, zniekształceń i słabych parametrów przejściowych ograniczyły optymalne możliwości powszechnie używanego obwodu. Stwierdzono następujące problemy. Po pierwsze, stopień wejściowy był Zbyt hałaśliwy, miał przydźwięki, wymagał starannego doboru rezystancji anodowej i sprzężenia, aby zapewnić zbalansowane, czyste wyjście z drugiej połowy lampy. Po drugie, moc sterująca dostarczana dla lamp 807 była zbyt mała przy poziomach szczytowych. Po trzecie, typowe tolerancje kondensatorów sprzęgających i zmiany pojemności rozproszonych miały tendencję do powodowania asymetrii obwodu zarówno przy wysokich, jak i niskich częstotliwościach, z towarzyszącymi im stalami nieustalonymi. I po czwarte, komponenty rezystancyjne, które są zwykle stosowane w owodach sprzężenia zwrotnego, dawały zniekształcenia wynikające z często pomijanych charakterystyk współczynnika. Napięciowego po zespołów ogólnie przeznaczonych do użytku w tym miejscu. Uważano również, że pożądane jest zapewnienie opóźnienia czasowego, tak aby napięcia nodowe nie było przyłożone do układu, dopóki katody nie osiągną zadowalającej temperatury roboczej. Przekaźnik termiczny Edisona czy Amperite wykonałby to zadanie w zadowalający sposób. Początkowe testy ujawniły również, że użycie kondensatorów od sprzęgających 10 lub 20 nanofaradów było nieodpowiednie przy niskich częstotliwościach, jeśli dobre charakterystyki przejściowe miały być utrzymywane od 5 lub 10 Hz przy zastosowaniu znacznej ilości sprzężenia zwrotnego. W związku z tym, w tym miejscu zastosowano kondensatory 40 nF, które następnie zapewniały dość dobrą charakterystykę częstotliwości i fazy, również przy najniższych częstotliwościach audio. Badanie pełnego schematu z rysunku pierwszego pokaże szczegółowo różnice w stosunku do standardowego projektu. Aby uniknąć czterech głównych trudności obserwowanych w podstawowych obwodach Williamsona, wszystkie stopnie zostały dokładnie sprawdzone i przetestowane jako osobne bloki, a optymalna konfiguracja została ustalona przed rozpoczęciem końcowego montażu. Podobnie cały wzmacniacz został dokładnie przetestowany i ponownie sprawdzony przed włączeniem jakichkolwiek pętli sprzężenia zwrotnego. To znaczy zadbano o zapewnienie dobrego projektu i wydajności triody nawet zanim sprzężenie zwrotne zostało włączone do końcowego obwodu. Testy wykazały, że to była dobra procedura projektowania dobrego wzmacniacza i niezależnie od tego, czy się go słuchało, czy obserwowało oscyloskop, wyniki były dobre. Jak ulepszyć pierwszy stopień. Aby ominąć pierwszą z wymienionych trudności, czyli buczenie spowodowane upływem grzejnika katody oraz brum powstający w pierwszym stopniu, konieczne było podjęcie dwóch działań korygujących. Po pierwsze, lampa 12AY7, która została specjalnie zaprojektowana do pracy w układach audio o niskim poziomie szumu, zastąpiła konwencjonalnie stosowaną 6SN7 i starannie przestrzegano zaleceń producentów dotyczących rezystancji wejściowej siatki sterującej, połączeń grzejników i napięcia. Ciao. Następnie zastosowano bocznikowanie napięcia polaryzacji grzejnika z parametrami obwodu wybranymi w celu zapewnienia minimalnego przydźwięku, aby można było zastosować niebocznikowany rezystor katodowy pierwszego stopnia zgodnie z wymaganiami, gdy zostanie podłączone do niego sprzężenie zwrotne. Po drugie, stwierdzono, że rezystor obciążenia anody, 47 47000 ohmów, jak można było się spodziewać, powodował zwiększony szum, chyba że zastosowano by elementy nawinięte drutem o niskim poziomie szumów. Dalej pan Kibert opisuje, który z dostępnych rezystorów powodował najwięcej zakłóceń i ostatecznie zdecydował się na użycie rezystorów bezindukcyjnych, drutowych lub metalizowanych. Pominę ten fragment, gdyż wiedza o wpływie tego typu rezystora na sygnał jest już powszechnie znana. Jak zmodernizowano odwracacz fazy? Po odbrumieniu pierwszego stopnia zadbano o odwracacz fazy. Wykorzystano rezystory dopasowane. Z dokładnością do 25%. Stosunkowo niska rezystancja tych elementów, 20 tys. ohmów, zminimalizowała problem związany z polaryzacją przy wysokiej częstotliwości i asymetryczną charakterystyką fazową, którą czasami można spotkać w odwracaczu fazy z podzielonym obciążeniem. Stwierdzono też, że obwód odwracacza fazy z podzielonym obciążeniem jest lepszy od wszystkich innych obwodów testowanych pod kątem ewentualnego wykorzystania w tym zastosowaniu. Przypominam jeszcze raz, że to są lata 50. Nie wszystkie inwertery były jeszcze wtedy odkryte. Następnie zbadano stopień sterownika i oceniono i przetestowano szereg typów lamp pod kątem zastosowania w tym miejscu. Były to lampy, które można było łączyć zarówno w układzie pentodowym, jak i triodowym. Testowano 6SN7, 6N7, 6K6, 6V6, 6AG7, D2C21, 6J6, 12AU7. I 5687. No, i okazało się, że 5687 była znacznie lepsza od innych lamp w konfiguracji strownika. Jest również oczywiste, że użycie jednej lampy, czyli podwójnej triody, znacznie upraszcza układ obwodu i oszczędza zarówno komponenty, jak i miejsce. Po przejściu przez poprzednie badania na eksperymentalnej podstawie montażowej złożono obwód wstępny, a charakterystyki częstotliwościowe i fazowe pracowały z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. Wkrótce zauważono, że przy niskich częstotliwościach dzieją się dość dziwne rzeczy. Zastosowano kondensatory sprzęgające o tolerancji plus minus 20% bez faktycznego sprawdzenia ich wartości. Rezystory siatkowe były dobierane z tolerancją około 10%. Następnie przetestowano kondensatory sprzęgające i stwierdzono, że mają bardzo szeroki rozrzut pojemności. Po zastosowaniu dopasowanych elementów strony obwodów przeciwsobnych utrzymywały równowagę, a charakterystyki częstotliwościowe i fazowe wygładziły się zgodnie z założeniami teoretycznymi. Zastosowanie neutralizacji krzyżowej lub korekcji fazy. Stopniu wyjściowym w znaczący sposób pomogło w rozszerzeniu i wygładzeniu końca pasma wysokiej częstotliwości, ale ponownie należy zwrócić uwagę na parowanie kondensatorów i symetryczny układ obwodów, który jest najważniejszy w tej części obwodu, ponieważ jest to jeden z punktów ograniczających sygnały o wysokiej częstotliwości. W tym momencie wzmacniacz, nawet bez sprzężenia zwrotnego, brzmiał dobrze i wydawałoby się, że może zadowolić najbardziej wybrednego użytkownika, aby dowiedzieć się, co jest dostępne, zmierzono szereg charakterystyk. Zmierzono pasmo przenoszenia, wzmocnienie, zmierzono poziom szumów, impedancję wyjściową średniego zakresu i charakterystykę mocy. Z czymś, co dobrze pracuje i ma dostępne 20 dB wzmocnienia do wykorzystania, pętla sprzężenia zwrotnego została zamknięta. Wykonano wstępne pomiary w stanie ustalonym i wyglądało na to, że armetyka była poprawna. W artykule napisano: Było wcześniej rano i nie mogliśmy się doczekać przetestowania jakości odsłuchu tego nowego urządzenia, więc system został skonfigurowany i wprowadzono na jego wejście sygnał, Staśmy testowej o znanej dobrej jakości. I to było straszne. Przeprowadziliśmy dodatkowe testy. Pętla sprzężenia zwrotnego została otwarta i do wzmacniacza wprowadzono generator fali prostokątnej. Przejściowa wydajność wyglądała dobrze w tych warunkach działania. Pętla sprzężenia zwrotnego została ponownie zamknięta i obwód sprawdzony, a krzywy i nierówności pojawiły się tam, gdzie nie powinny. Wejściowy rezystor katodowy był elementem węglowym półwatowym, podobnie jak rezystor sprzężenia zwrotnego. Pamiętając o współczynnikach napięciowych rezystorów komposycyjnych, dwuwatowe pozyspoły węglowe zostały zastąpione elementami półwatowymi i odnotowano natychmiastową poprawę. Wydajność przejściowa nie została jednak całkowicie oczyszczona, dopóki te dwa rezystory nie zostały zastąpione nieindukcyjnymi, jednowatowymi rezystorami drutowymi. Wydajność wzmacniacza została teraz ponownie zmierzona i porównana ze sprzężeniem zwrotnym i bez niego. A wyniki możecie zobaczyć na rysunkach drugim, trzecim i czwartym. Po zmontowaniu ostatecznej wersji, ulepszonej i unowocześnionej, ten wzmacniacz Amsona podłączono do kompletnego systemu. Wydaje się, że nowy wzmacniacz może stać się czymś więcej niż tymczasowym wzmacniaczem, którym był z założenia na początku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na rysunek 4, który przedstawia testy zniekształceń intermodulacyjnych na wodach, zarówno przed, jak i po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego. W każdym przypadku przedstawiono rodzinę krzywych. Te rodziny krzywych reprezentują pomiary wykonane dla 8 lamp 807, z których 4 były nowe, z których dwie miały ponad 1000 godzin pracy, z których dwie miały ponad 3000 godzin pracy w stabilizatorze napięcia. Najlepsze krzywe w każdym przypadku wynikały z optymalnego doboru lamp, a najgorsze krzywe były wykonane przy najgorszej kombinacji lamp. Testy z różnymi kombinacjami lamp 12 AY7 i5687 wykazały, że zmiana lamp stopnia wstępnego i sterującego w niewielkim stopniu wpłynęła na zniekształcenia intermodulacyjne, a raczej były one prawie całkowicie zdeterminowane przez specyfikację poszczególnych lamp typu 807 zastosowanych w stopniu mocy. Podczas montażu zadbano o to, aby uniknąć krążących prądów masy. Dzisiaj to mówimy na to pętla masy. W związku z czym połączenie elektryczne jest wykonane z obudową tylko w jednym punkcie, obok Gniazda wejściowego, skręcone i pojemnościowo ekranowane przewody żarników oraz możliwie zrównoważony i symetryczny układ fizyczny i elektryczny tego obwodu dodatkowo upraszczają okablowanie i montaż przy zachowaniu pojemności na niezmiennym poziomie. Przykład modernizacji pana Kiberta pokazuje, że w oparciu o schemat można zbudować wzmacniacz, który parametrom może dorównać, a nawet przewyższyć oryginał. Należy jednak pamiętać o dokładnym ustaleniu punktu pracy poszczególnych lamp do użytych typów, korzystając z charakterystyk dostarczonych przez producentów, a nie bazować na wartościach z oryginalnego obwodu. Lampy różnią się np. wzmocnieniem, oporem wewnętrznym, pojemnościami międzyelektrodowymi. Te wszystkie czynniki powodują złą pracę w układach, które nie są policzone. To, co się sprawdzi we wzmacniaczu gitarowym, czyli taka zamiana lamp jednego typu na drugi, niekoniecznie jest dobre we wzmacniaczu Hi-Fi. Kolejny przykład to modyfikacja panów Sasera i Sprinkle. Tutaj nie zachowuję w kolejności chronologicznej ukazywania się artykułów w prasie, tylko podzieliłem te projekty na typy lamp mocy. W tym odcinku omawiam wszystkie przeróbki związane z lampą 807, do których dotarłem. Artykuł Davida Sassera i Melvina C. Sprinkle, Musicians Amplifier, ma bardzo ciekawy wstęp, więc nie mnie proszę oceniać za ten wstęp, a autorów tego artykułu. Czytamy tam. Adaptacja słynnego angielskiego obwodu, który zyskał już godną pozastroszczenia reputację jakości. Wzmacniacze są jak kobiety. Jest ich dużo. I jak kobiety, wzmacniacze mają różne rozmiary, kształty i stopnie atrakcyjności. Czytelnicy magazynów radiowych widzieli dziesiątki różnych konstrukcji wzmacniaczy, a entuzjaści audio są tak samo głośni chwaleniu swoich domowych obwodów, jak pułkownicy z Kentucky o swoim ulubionym sposobie robienia miętowego żulepa. To jest taki rodzaj drinka. Nie wiem, też, czy dobrze go przeczytałem. Julep. Autorzy tego artykułu, jeden zawodowy skrzypek NBC Symphony Tascaniego, właściciel słynnego Lamour Extra Divarius i konstruktor wzmacniaczy, a drugi to zawodowy inżynier elektroniki, którego pasją jest poważna muzyka. Obaj stworzyli kilkanaście wzmacniaczy, ale czuli, że większość tych wzmacniaczy w taki czy inny sposób nigdy nie odtworzyła w pełni satysfakcjonującego dźwięku studyjnego. Wiecie, ta historia mi tutaj przypomina wstęp... To historii jakiejś firmy, która rozpoczęła swoje działanie w garażu, a potem stała się słynna. Żeby tutaj nie wymówić, na przykład nie wiem, Macintosh czy jakieś tam inne podobne rzeczy. Krell. No taka historia amerykańskiego sukcesu. Ale dobrze, wróćmy do tekstu. Następnie autorzy połączyli swoje zasoby i doszli do wniosku, że powinien istnieć prosty, łatwy do wykonania i całkowicie niezawodny układ, który oddaje coś z tej niematerialnej rzeczywistości. Coś, co nazywa się efektem obecności. W ten sposób unikniemy kontrowersji dotyczących tetrod strumieniowych, triod, transformatorów, sprzężenia oporowego oraz wszystkich innych odwiecznych obszarów burzliwych konfliktów ideologii. Wtrącę, że sprzężenie oporowe tutaj dotyczy sprzężenia międzystopniowego. Tutaj oporowe z tego względu, że kondensatory dla różnych czasotliwości wykazują różne opory, dlatego też Amerykanie je to tak nazywali. Proszę mieć to w pamięci, jeżeli będziemy o tym tutaj rozmawiać i czytać. W tekście czytamy dalej. Jedyne, o co nam. Naprawdę chodzi, jakieś to proste, to odtwarzanie w domu muzyki, która brzmi tak samo jak w sali koncertowej lub studiu nadawczym. Niedawno słyszeliśmy o obwodzie Williamsona, który był szeroko nagłaśniany w Anglii i Australii, jako absolutny szczyt w uzyskaniu naturalnej reprodukcji. Został opublikowany w Wireless World w kwietniu i maju 1947 roku. Ten układ stał się tak popularny w Anglii, że został przedrukowany z niewielkimi modyfikacjami w wydaniu Wireless World z sierpnia 1949 roku. Po przestudiowaniu układu Williamsona i przeczytaniu komentarzy na temat zniekształceń intermodulacyjnych w Audio and Engineering we wrześniu 1948 roku, zainteresowaliśmy się możliwościami tego wzmacniacza. Ściśle z technicznego punktu widzenia lampy końcowe to 800. W połączeniu trziodowym. 807 jest godna polecenia jako lampa audio. Jest to typ standardowy, dostępny wszędzie i choć zwykle uważany jest za lampę nadawczą, nie jest droższy od innych lamp stosowanych przez konstruktorów wzmacniaczy. Ma dość wysoką moc admisyjną i pobiera wystarczającą ilość prądu, aby zapewnić odpowiednią moc audio. Jest to typ żarzony pośrednio, a nie bezpośrednio, dlatego gotowy wzmacniacz nie ma przedźwięku, nawet gdy jest używany z wydajnymi głośnikami o dobrej odpowiedzi, takimi jak Altec Lansing 604B. Transformator głośnikowy stanowił pewien problem, ponieważ oryginalny obwód wymagał transformatora nieprodukowanego w tym kraju, w nawiasie, powiedzmy, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Gdyby został wykonany specjalnie według specyfikacji Williamsona, koszt byłby zaporowy. Dokładne badanie i próby różnych transformatorów dostępnych za pośrednictwem kanałów furtowych ujawniły, że jeden z transformatorów Peerless S265Q najlepiej spełnia sztywne specyfikacje dotyczące wydajności. Gałość rezystancyjna w obwodach. W obwodzie katodowym lamp 807 zawiera potencjometr montażowy P1, który jest ustawiony tak, aby dawał równy prąd każdej lampie. W obwodzie katodowej każdej 807 znajduje się gniazdo z łącznikiem zamykającym obwód, który umożliwia wstawienie miliamperomierza podczas dokonywania tej regulacji, a prądy anody powinny być zrównoważone przez P1, aby uzyskać równowagę przy 50 mA na lampę. I tutaj w trące w jednym z komentarzy padło pytanie, jak zmierzyć prąd lamp w takim wodzie. Tutaj mamy odpowiedź. W tekście czytamy dalej. Oryginalny schemat Williamsona zawierał szeregowy rezystor regulujący całkowity prąd upływu obu lamp. Po zbudowaniu kilku tych wzmacniaczy, zdecydowano się na pominięcie tego sterowania i zastąpienie go rezystorem stałym, ponieważ raz ustawiony nigdy nie będzie zmieniany. Stopień sterujący składa się z pojedynczej lampy 6SN7GT połączonej w układzie przeciwsobnym i sprzężonej rezystancyjnie z lampą 807. Tutaj jest wyraźnie jeden z atrybutów lampy 807. Większość triod. O niskim wzmocnieniu takich jak 2A3 lub 6V odpowiednik 6B4G ma wysokie napięcie polaryzacyjne rzędu 60V, a zatem wymaga stopnia sterującego zdolnego do wysłania sygnałów, których wartości szczytowe są tej wielkości. W rezultacie sprzężenie rezystancyjne z triodami o małym wzmocnieniu nie jest możliwe, chyba że zostaną podjęte szczegółowe środki ostrożności w celu dostarczenia odpowiedniego napięcia sterującego przy niskich zniekształceniach, co jest trudnym zadaniem. Połączona w układzie triodowym lampa 807 wymaga około 35 V napięcia polaryzacji i dlatego użycie 6SN7 jako sterownika stało się praktyczne. W tym nawiasie powiem Wam, że tu w bardzo piękny sposób wyjaśniono dobór lampy sterującej do lampy mocy. Pierwsze dwa stopnie są wyjątkowe, ponieważ składają się z pojedynczej lampy 6SN7 wykorzystującej pierwszą sekcję jako wzmacniacz napięciowy, który jest bezpośrednio sprzężony z odwracaczem fazy typu katodynowego, znanego u nas pod nazwą znaczy to w Polsce pod nazwą inwertera z podzielonym obciążeniem. Zastosowanie tego typu inwentera fazy umożliwia bezpośrednie sprzężenie, ponieważ dodatnie napięcie w obwodzie inwentera fazowego jest kompensowane przez wysokie dodatnie napięcie na jego katodzie. Bezpośrednie sprzężenie z odwracaczem fazy pozwala na rozszerzenie odpowiedzi niskiej częstotliwości w tym stopniu aż do prądu stałego i eliminuje kondensatory sprzęgające, które mogą powodować przesunięcia fazowe. I tłumienie niskich częstotliwości. Ja się Wam powiem, że jest to dokładnie to samo, co Pan Sykin napisał w książce o wzmacniaczach elektronowych, a ja przedstawiłem Wam w filmie o przesmacniaczach napięciowych. Czytamy dalej. Na schemacie z rysunku drugiego widać, że w całym wzmacniaczu znajdują się cztery kondensatory sprzęgające po dwa z każdej strony układu przeciwstawnego. Tak więc odpowiedź tego wzmacniacza przy niskiej częstotliwościach jest zadziwiająco dobra. A co ze sprężeniem zwrotnym? Należy zauważyć, że w tym wzmacniaczu zastosowano ujemne sprzężenie zwrotne. Ujemne sprzężenie zwrotne bywa stosowane we wzmacniaczach mocy ze strumieniowymi lampami mocy, a ten obwód nie jest ściśle określony do tego typu wzmacniacza. Nasz wzmacniacz ma około 20 dB sprzężenie zwrotne, które obejmuje 4 stopnie i transformator wyjściowy. Przy tak dużej ilości sprzężenia zwrotnego nie ma absolutnie żadnego śladu oscylacji ponadakustycznych lub infrasonicznych, co jest hołdem dla konstrukcji transformatora wyjściowego. Sprzężenie zwrotnie znacznie poprawia liniowość i reakcję wzmacniacza oraz zmniejsza impedancję źródła widzącą zaciski wyjściowe do niewiarygodnej niskiej wartości około 2 trzecich oma na odczepie 16 omowym Kiedy ten wzmacniacz jest używany z głośnikami o wysokiej sprawności i dużym współczynnikiem tłumienia, czystość odtwarzania jest więcej niż zadowalająca. W odniesieniu do impedancji źródła istnieją dwie szkoły myślenia. Tutaj myślę, że autor wskazuje impedancję wyjściową transformatora głośnikowego. Jedna grupa twierdzi, że impedancja źródła powinna być jak najmniejsza przy użyciu lampy triodowej z wykorzystaniem ujemnego sprzężenia zwrotnego albo ewentualnie obu. Druga grupa twierdzi, że impedancja źródła powinna być niska, ale niekoniecznie tak mała jak to możliwe. Ich twierdzenia opierają się na testach odsłuchowych. Druga grupa uważa, że reprezentatywna wartość impedancji źródła powinna być od połowy do wartości impedancji obciążenia, tak więc na odczepie 16 omowym impedancja źródła powinna wynosić od 8 do 16 omów. Wzmacniacz został tak skonstruowany, że impedancja źródła jest bardzo niska. A osoby preferujące nieco wyższą wartość mogą zwiększyć rezystor sprzężenia zwrotnego R21 do około 22 kg lub mogą wstawić rezystor szeregowo z cewką głośnika, jeśli wolą zachować efekt wysokiego sprzężenia zwrotnego w tym wzmacniaczu. I moje wtrącenie jest takie, że dzisiaj wiadomo, że im mniejszy opór wyjściowy wzmacniacza, czyli uzwojenia wtórnego transmatora głośnikowego, tym lepiej. Dzisiaj stosujemy głośniki o jeszcze niższych impenancjach niż te 50-80 lat temu, w związku z czym dobrze jest zastosować bardzo niską impenancję wyjściową uzwojenia wtórnego. Czytamy dalej. Zasilacz przedstawiono na rysunku trzecim. Został zbudowany w oddzielnej obudowie w celu eliminacji brumu i zakłóceń. Również po to, żeby zapewnić bardziej kompaktową konstrukcję z łatwą instalacją. Jest konwencjonalny, z wyjątkiem tego, że w filtrze zastosowano wysokiej jakości kondensatory wypełnione olejem na napięcie pracy 600 V. Tu moje wtrącenie wynika to z tego, że kondensatory olejowe były bardziej niezawodne od kondensatorów elektrolitycznych, bo te w latach 50. i 60. zawierały mnóstwo Halogenów, które powodowały korozję i wybuchy kondensatorów. Czytamy dalej. Zalecany transformator mocy jest przeznaczony do pracy ciągłej z prądem 200 mA z zasilaczem anodowym. W praktyce okazuje się, że po całodziennej pracy transformator jest po prostu umiarkowanie ciepły. Tutaj opis fizycznej konstrukcji pominę i przejdziemy do pomiarów. Moc wyjściowa funkcji częstotliwości. Jedną z ważnych cech wzmacniacza która od dawna była zaniedbywana we wcześniejszej literaturze przedmiotu, jest moc wyjściowa przy różnych częstotliwościach. Artykuły w czasopismach i literatura producentów Stwierdzają, że wzmacniacz będzie miał 10W. Czasami podają częstotliwość i stopień pomiaru. Zaznaczenie mocy wyjściowej w zakresie słyszalnym jest tak duże, że nie da się tego przecenić, i to właśnie ten czynnik w dużym stopniu odpowiada za naturalność reprodukcji i brak zniekształceń. Pełna moc wyjściowa w szerokim pasmie częstotliwości jest w dużej mierze zdeterminowana przez transformator głośnikowy, czyli najważniejszy element wzmacniacza audio. Producenci transformatorów głośnikowych niejednokrotnie nie wypowiadają się na temat mocy wyjściowej wzmacniacza czy wykorzystujących ich transformatory przy różnych częstotliwościach. Jeśli chodzi o zastosowany przez nas transformator, producent podaje, że moc wyjściowa opada nie więcej niż o 3 dB od mocy średniotonowej przy 20 Hz i przy 20 kHz. Entuzjaści audio, którzy dokonują pomiaru mocy przy różnych częstotliwościach od 20 Hz do 20 kHz byliby zdziwieni widząc bardzo słabą charakterystykę mocy ulubionego wzmacniacza. I tu wtrącę znowu w nawiasie, są modne radioodbiorniki lampowe z lat 40 czy 50 i są one bardzo drogie, jako wzmacniacze retro stosowane. Ale zwracam Waszą uwagę na to, że właśnie problem opisany powyżej występuje w tych radioodbiornikach. One dobrze brzmią od 200 Hz do tych 8 kHz. Wróćmy do tekstu. Wydajność. Wzmocnienie bezwzględne tego wzmacniacza przy sprzężeniu zwrotnym około 20 dB wynosi około 70,8 dB. Pasmo przenoszenia mierzono przez podawanie sygnału o stałym poziomie z oscylatora audio, który jest podawany przez rezystor szeregowy o wartości 5 mega który jest równy impedancji wejściowej wzmacniacza. Jest to zwyczajowy sposób profesjonalnego pomiaru wzmacniaczy. Moc wyjściową mierzono na 16 omowym nieindukcyjnym rezystorze i zastosowano wysokie klasy mierniki, które miały minimalny błąd częstotliwości. W tych warunkach wzmacniacze miały płaską odpowiedź częstotliwościową od 20 Hz do 80 kHz, a moc wyjściowa zaczęła spadać przy około 100 kHz. W artykule o poprawce wzmacniacza pan Williamson stwierdza, że jego wzmacniacz ma płaską charakterystykę od 20 Hz do 100 kHz, ale nie podaje w jakiś sposób mierzoną odpowiedź. Wzmacniacz radzi sobie wyjątkowo dobrze w testach z falami prostokątnymi. Test ten polega na podawaniu fal prostokątnych na wejście i obserwowaniu kształtu fali na oscyloskopie w różnych punktach obwodu. Jeśli przebiegi liściowe mają ostre rogi i nie są pochylone na górze ani na dole, to o wzmacniaczu można powiedzieć, że pasum przenoszenia jest płaskie od co najmniej 20 krotności częstotliwości podstawowej fali prostokątnej. Po drugie, nie ma opóźnienia, to znaczy przesunięcie fazowe we wzmacniaczu jest proporcjonalne do częstotliwości. I po trzecie, nie ma fałszywych oscylacji wytwarzanych przez sygnały, takie jak zwykłe programy muzyczne i mowa z przodu fali stromej, czyli przy fali narastającej, mówiąc dzisiejszym językiem. Testowanie falą prostokątną jest czułą metodą testowania wzmacniaczy, zwłaszcza w odniesieniu do Przesunięcia fazowego i stwierdzono, że wzmacniacz ten przeszedł test bez zniekształceń przy falach prostokątnych o częstotliwościach podstawowych 20 Hz do 5 kHz. Sygnały te przechodziły przez cały wzmacniacz i nie tylko przez jeden stopień. Potwierdzają to pomiary odpowiedzi częstotliwościowej i pokazują, że istnieje jednolite opóźnienie czasowe dla wszystkich częstotliwości od 20 Hz do 100 kHz. Całkiem możliwe, że początkowy realizm odtwarzanej muzyki wynika z doskonałej charakterystyki fazowej wzmacniacza, ponieważ nieliniowa charakterystyka. Fazowa zaburza układ harmoniczny w skomplikowanych sygnałach, takich jak materiał muzyczny. Pan Williamson nie podaje charakterystyki mocy swego wzmacniacza, ale mówi, że moc wyjściowa wynosi 15W. Ponieważ nasze lampy wyjściowe nie są dokładnie takie same jak pierwotnie użyte KT66, nie możemy dokonać dokładnego porównania, ale z lampami 807 i zasilaczem anodowym 400V wzmacniacz dostarczył 12,2W do rezystora obciążającego przy 1 kHz przy 7% zniekształceniach intermodulacyjnych. Jak widać na rysunku 6 szóstym, moc zaczyna spadać przy niskich częstotliwościach i spada o około 0,7 dB przy 40 Hz i 2,1 dB przy 20 Hz. Na pozór może się wydawać, że 12,2 W to raczej słaba moc wyjściowa z dwóch lamp 807, ale trzeba pamiętać, że 807 są połączone w tryb pracy triodowej, a sprawność triod jest znacznie mniejsza niż tetrod. Co więcej, moc wyjściowa wypadła bardzo korzystnie w porównaniu z triodami typu 2A3 lub jej 6V odpowiednikiem. Moce znamionowe podane w instrukcji obsługi lamp dla tych typów to moc uzyskana na rezystorze obciążającym połączonym między anodami, podczas gdy nasz pomiar mocy był użyteczną mocą wtórną z transformatora głośnikowego. Ci, którzy zbudowali 10-watowy wzmacniacz przy użyciu lamp 2A3 lub równoważnych, mogą uznać za bardzo pouczający pomiary niezniekształconej mocy na rezystorze podłączonym w miejsce głośnika. Odkryliśmy, że moc 12-użytecznych watów jest więcej niż wystarczająca dla głośności domowej. Zniekształcenia intermodulacyjne w tym wzmacniaczu sprawdza na sprzęcie do pomiaru zniekształceń intermodulacyjnych Altec Leasing przy czasotliwościach 40 Hz i 2 kHz. Stwierdzono, że jest wyjątkowo niski przy mocach około 8 W. W rzeczywistości zniekształcenia intermodulacyjne dla efektywnej mocy oddawanej w zwykłym pomieszczeniu były mniejsze niż 20%, co jest całkowicie pomijalne. Kiedy ten wzmacniacz jest podłączony do systemu głośników szerokopasmowych i zasilany dobrym materiałem programowym, np. z lokalnej transmisji FM na żywo, realizm jest taki, że trzeba go usłyszeć, żeby został doceniony. Zniekształcenie Intermodulacyjne są tak niskie, że podczas gry pełnej orkiestry symfonicznej można łatwo wykryć różne instrumenty. Łomot bębna basowego i brzęk trójkąta są odtwarzane neutralnie na niskich poziomach, razem z innymi dźwiękami, nawet ze skrzypieniem krzeseł i szuraniem stóp. Jeden wybitny muzyk, który jest kompozytorem, aranżerem i dyrygentem, w którego domu został zainstalowany jeden z tych wzmacniaczy, powiedział: Nie tylko słychać różnicy między fletem a klarnetem, ale można też odróżnić pierwszy i drugi klarnet, gdy gra. Razem. Dalsza część artykułu, o którą teraz pominę, zawierała argumenty przeciwne stosowaniu regulacji barwy dźwięku w tym wzmacniaczu. A potem czytamy: Dla pary skrzypków jeden z nich cały dzień gra na Stradivariusie, a drugi cały dzień gra na wzmacniaczach. Ten wzmacniacz jest najlepszy spośród tych, jakie do tej pory słyszeli. Cytując autorów, sugerujemy, abyś zbudował taki sam i ocenił. Czyli tak jak wspomnieli panowie Hafler i Keroes w swojej ultraliniowej modyfikacji, wzmacniacz ma silną rekomendację muzyków. Trzecia modyfikacja jest autorstwa pana Kroesa i nosi tytuł Building the Williamson Amplifier i nie jest to modyfikacja ultraliniowa. Przyjrzyjmy się szczegółom. Ta amerykańska wersja brytyjskiego projektu zapewnia wysoką jakość wykonania. Obwód wzmacniacza Williamsona, zaprojektowany w Anglii przez Davida Theodora Nelsona Williamsona, przyciągnął uwagę entuzjastów high fidelity na całym świecie ze względu na niemal doskonałą jakość odtwarzania dźwięku. Wzmacniacz ma wiele cech, które czynią go atrakcyjnym projektem dla konstruktora. Obwód jest prosty, wolny od krytycznych regulacji i może być zbudowany z najwyższej jakości części za mniej niż 50 dolarów. To jest stan na lata przy mocy znamionowej 10 W przy zniekształceniach intermodulacyjnych poniżej 1%, wzmacniacz doskonale sprawdza się w domowych i małych instalacjach audytoryjnych. Prezencję wzmacniacza opartą na testach osłuchowych można najlepiej opisać jako zawierającą nieuchwytny efekt obecności, Jakość charakterystyczną dla sprzętu o niskim poziomie zniekształceń z płaską charakterystyką częstotliwościową i niskim przesunięciem fazowym, które umożliwia prawidłowe odtworzenie przejściowych stanów mowy i muzyki. Odpowiedź basowa jest solidna i wolna od zniekształceń harmonicznych. Wysokie tony są czyste i wyraźne, bez modulacji tak często spotykanej w innych wzmacniaczach. Tu wtrącę, że gdy będziemy omawiać inną modyfikację na innych lampach, a chyba będzie na AL-34, pan Hafler wspomni o niestabilności tego wzmacniacza przy niskich częstotliwościach. Także wszystko zależy od typu użytej lampy i od mocy, którą wzmacniacz ma produkować, w stosunku do stabilności wzmacniacza na krańcach pasma. Wróćmy do tekstu. Ponieważ wiele komponentów określanych w oryginalnym wzmacniaczu jest produkcji angielskiej, dołożono znacznych Starań, aby wybrać części zamienne, które pozwoliłyby na taki sam wysoki poziom wydajności, jak w przypadku prototypu. Schemat obwodów wzmacniacza przedstawiono na rysunku drugim. Obwód zawiera 4 stopnie sprzężone rezystancyjnie i jest objęty 20-decybelowym sprzężeniem zwrotnym napięcia pobieranego z wtórnego uzwojenia transformatora głośnikowego i przenoszonego wokół całego wzmacniacza. Triody o średniej transkonduktancji zostały użyte w całym układzie i są spolaryzowane tak, żeby działać z minimalnymi zniekształceniami. Godną uwagi cechą wzmacniacza jest dobór lampy, Wyjściowej. Jest to tetroda mocy, która jest włączona do obwodu jako średni transkonduktancji trioda. Wymagane napięcie sterujące jest znacznie mniejsze niż pobierane przy bardziej konwencjonalnej lampie typu 2A3 lub 6B4, a stopień sterujący działa ze znacznie mniejszymi zniekształceniami. Pierwsze dwa stopnie wzmacniacza są dość nietypowe. Pierwszy stopień, w którym jest wzmacniacz napięciowy, jest bezpośrednio sprzężony z drugim, czyli inwerterem katodynowym. U nas jest to nazwa od doradca fazy z podzielonym obciążeniem. Ta metoda sprzęgania jest możliwa dzięki wysokiemu potencjałowi roboczemu na katodzie odwracacza. Te dwa stopnie równoważą się samoczynnie i polaryzują do punktu pracy o niskim poziomie zniekształceń. Sercem wzmacniacza jest transformator wyjściowy. To urządzenie musi zapewnić odpowiedź, która wykracza daleko poza granicę pasma audio, aby ograniczyć przesunięcie fazowe w obwodzie sprzężenia zwrotnego do wymaganego poziomu. Ten stopień sukcesu, z jakim się to osiąga, zapewnia wierność odtwarzania muzycznego sygnału w stanie przejściowym. Oryginalne specyfikacje transformatora głośnikowego wymagają odpowiedzi, której spadek wynosi mniej niż 3 dB przy 3 Hz i przy 60 kHz. Amerykański odpowiednik Acrosound TO290 wiernie odwzorowuje wykonanie oryginału i jest zastosowany w opisywanym to obwodzie. Czyli to jest transformator głośnikowy Acrosound TO290, którego charakterystykę, odpowiedź częstotliwościową w tej chwili widzicie na ekranie. Do pracy w stopniach wzmacniaczy napięciowych wybrano lampę typu. Typu 7N7 ze względu na jej ekranowaną konstrukcję, niską pojemność wewnętrzną i symetryczny układ podstawki, który umożliwia bezpośrednie okablowanie typu punkt w punkt. Lampy końcowe to typ 807, których charakterystyka jest zbliżona do zastosowanej w oryginalnej brytyjskiej lampie KT66. Jednak rezystancja anodowa jest około 20% większa dla 807, a to wymaga odpowiedniego zwiększenia dopasowania anody do anody transformatora głośnikowego w celu uzyskania takich samych niskich wartości zniekształceń. Na wyjściu. Impedancja między anodami dla transformatora wynosi zatem 12 000 ohmów zamiast 10 000 ohmów określonych dla oryginału. Kolejną doskonałą lampą wyjściową, którą można stosować, jest Western Electric typ 350A. Ta lampa ma większe możliwości mocowe niż 807 i zapewnia do 25% więcej mocy wyjściowej. Jedno odstępstwo od oryginału zostało dopuszczone w obwodzie i jest oparte na charakterystyce pracy lampy 807. Kondensator elektrolityczny został dodany jako boczny. Rezystora polaryzującego katodę stopnia wyjściowego i stwierdzono, że jest on wymiernie korzystny w dalszym zmniejszaniu zniekształceń przy wysokich poziomach wyjściowych. My poświęcimy chwilę na konstrukcję tego wzmacniacza, bo załóżmy, że jest ona wspólna dla wszystkich trzech modernizacji. Wzmacniacz zbudowany jest na jednej pojedynczej podstawie o wymiarach 25,5 x 35,5 na 7,6 cm. Dołożono wszelkich starań, aby umożliwić bezpośrednie okablowanie typu point-to-point -point albo punkt punkt we wszystkich obwodach sygnałowych i uniknąć zewnętrznych sprzężeń, które mogą wprowadzić niestabilność pętli sprzężenia zwrotnego. Konstrukcji wzmacniacza nie jest stosowana szyna uziemiająca, ponieważ jej użycie nie przyniesie poprawy pod warunkiem przestrzegania kilku środków ostrożności. Doprowadzenia masy powinno być wykonane blisko obwodów. Można to zrobić za pomocą podstawek lamp, które mają kołki uziemiające wystające ze środka pierścienia montażowego. Pożądany jest również... Ale nie jest to niezbędne, aby przylutować jedną końcówkę każdego kondensatora elektrolitycznego do płytek montażowych, a drugą do obudowy w celu ich uziemienia. Żarniki są podłączone przez odpowiednie doprowadzenie oddzielnych par dwóch przewodów do każdego stopnia. Przy połączeniu w ten sposób tylko jedna para przewodów zasilających żarniki zbliża się do elementów wzmacniacza, a siła przy dźwięku zostaje zredukowana. Przewody nie muszą być koniecznie skręcane. Pożądane jest jednak, aby były one związane jakimś kablem lub sklejone razem. Żarników jest uziemione tylko w jednym punkcie, jak pokazano. Przy pierwszym stopniu wzmacniacza. Po zmontowaniu i sprawdzeniu wzmacniacza można go włączyć i podłączyć do głośników. Jeśli z głośników dochodzą dźwięki podobne do terkotów łodzi motorowej, to należy zamienić miejscami dwa przewody przyłączone do transformatora wyjściowego. Prądy anodowe mogą następnie zostać zrównoważone, po czym dalsze regulacje nie będą wymagane. Wzmacniacz będzie wysterowany do pełnej mocy przez około 2V podane na wejście, chociaż regulator głośności został umieszczony w obudowie wzmacniacza, aby umożliwić ustawienie poziomu. Gdy urządzenie jest używane z różnymi wyjściami. W większości instalacji nie będzie to wymagane i może zostać zastąpione rezystorem o równoważnej wartości. Dodatkowo gniazdo z napięciem zasilającym umożliwia zasilanie dodatkowego obwodu w postaci przedsmasniacza w oddzielnej obudowie. Sugerowany obód przedsmasniacza pokazano na rysunku trzecim zawiera on elementy kontroli barwy dźwięku, elementy sterujące kompensacją dla różnych charakterystyk nagrywania i jest przeznaczony do użytku z wejściem wkładki reluktancyjnej. Jest to taki rodzaj przetwornika gramofonowego. Wkładki krystaliczne mogą być jednak. Pod Włączone do gniazd wejściowych przeznaczonych dla tunera. Szczegóły konstrukcyjne nie są podane i pozostawia się je w gestii konstruktora. O kablowaniu należy zachować ostrożność, aby uziemić zasilanie żarników sąsiadujące ze stykiem numer 7 lampy 6 SJ7. Ta lampa jest obciążona kombinacją autopolaryzacji katody i rezystancji upływowej siatki, układ, który minimalizuje brum lampy. Charakterystyka wzmacniacza bez zniekształceń jest widoczna od razu po pierwszym zagraniu. Uderzający jest również brak odpowiedzi w postaci fałszywego basu i przejściowego zawieszania się basu, który można przypisać wyjątkowo niskiej impedancji wyjściowej wzmacniacza, która jest zbliżona do 30 ohmów na odczepie 16 omowym Współczynnik tłumienia widziany przez głośnik wynosi zatem około 48 i powoduje rzeczywistą poprawę charakterystyk przejściowych wzmacniacza. Krzywe wykonane z pomiarów zniekształceń intermodulacyjnych pokazane na rysunku czwartym wskazują na Niską zawartość zniekształceń na wyjściu. Wyraźnie widać, że moc 10W wzmacniacza jest konserwatywna, ponieważ dla każdego warunku pomiaru intermodulacja jest mniejsza niż 1%. Można również wspomnieć, że krzywe te zostały pobrane przy niższym niż normalnie napięciu zasilania 400V na lampach wyjściowych 807. Do zasilania anodowego normalnym napięciem 425V można oczekiwać wzrostu o około 15% mocy wyjściowej lub 11,5W przy tej samej ilości zniekształceń intermodulacji. Doskonałe charakterystyki przejściowe wzmacniacza można zaobserwować na podstawie krzywej odpowiedzi częstotliwościowej pokazanej na rysunku 5. Odpowiedź ta przedstawiona jest dla poziomu wyjściowego 100 mW i warunka w warunkach zarówno sprzężeniu zwrotnym, jak i bez niego. Na podstawie tych krzywych można łatwo ocenić wpływ transformatora głośnikowego. Bez sprzężenia zwrotnego, odpowiedź jest niższa o 3 dB przy 55 kHz i przy 12 Hz. Należy zauważyć, że ta reakcja jest odpowiedzią całego wzmacniacza i obejmuje normalny spadek wzmocnienia w poszczególnych stopni, spowodowanych przez pojemności wejściowe lamp i efekt kondensatorów sprzęgających stopnie. Przy sprzężeniu zwrotnym krzywa jest płaska do 75 kHz i brakuje tutaj zwykłego wzrostu rezonansu związanych ze wzmacniaczami ze sprzężeniem zwrotnym na końcu pasma o wysokiej częstotliwości. Stan powodujący dzwonienie i rozpraszanie mocy przy niepożądanych częstotliwościach. To właśnie doskonałość tych wyników i jednorodność z jaką można je osiągnąć w dużej mierze odpowiada za rosnącą popularnością wzmacniacza Williamsona. I to tyle tych modernizacji. następny następnym odcinku zapraszamy Prezentuje modyfikacje zwiększające moc wzmacniacza i jedną przeciwnie, zmniejszającą ją do 8 W. Jakie to powoduje problemy związane ze stabilnością, będziecie mogli przekonać się już za miesiąc. A jakie wnioski są z tego odcinka? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastąpić już dawno nieprodukowaną lampę jej współczesnym odpowiednikiem. Warunkiem dobrej modyfikacji jest dobór punktu pracy o jak najmniejszych zniekształceniach. No, wymaga to użycia charakterystyk kalkulatora i spędzenia odrobinę czasu na wyznaczeniu tego punktu. Co prawda tutaj mało powiedziano o stabilności wzmacniacza na krańcach pasma. Celowe niestosowanie regulatorów barwy dźwięku może sugerować drobne problemy Williamsona ze wzbudzaniem się na infra lub ultra dźwiękach. O tym będzie w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że przygotowuję te filmy dla Was i poszerzenia Waszej wiedzy, a ewolucja Williamsona jest bardzo dobrym przykładem do zrealizowania tego celu. Serial ten jest przykładem jednego z wielu typów wzmacniaczy przeciwsobnych. Inny. To Cyrklotron, inny to OTL, i jeszcze inny będzie omawiany na przykładzie wzmacniacza Scott, tam rodziny wzmacniaczy Scott. Wszystko w swoim czasie. Zapraszam do oglądania starych filmów o wzmacniaczu Williamsona, jeżeli ten odcinek jest pierwszym, który oglądałeś. Wszystko znajdziesz na playlistach na moim kanale. Jeszcze raz dziękuję i Was serdecznie pozdrawiam.